Co nie poznałeś? Siema. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Ty jak tam? Dobrze. Nowy nabytek? Tak. Twój czy taty? Wspólny. Wspólny, no i bardzo dobrze. A my znowu. Witam. Znowu, nie? No. Nie ma to jak na grupie, nie? Nie ma to jak na grupie. Fajnie. Można powiedzieć, że stara ekipa. No, stara ekipa. Jakub, powiedz, a co to jest za ten, za sprzęt? TM Racing 125. I to z jakiej produkcji? Nie wiem, chyba Honda to jest. O. Jaka to jest pojemność? 125. Jaki koszt, ile trzeba dać za nią? No ja dałem 5, nie? A który rok to jest? 98. No popatrz. Ale daję sobie radę. A jak z klamotami? Dostępne. Dostępne. To super. TM. A, TM Racing. TM Racing. No ci powiem. Hamulce Brembo. Jeszcze raz to podjadę. Dobra. No fajnie. Tylko opona. No to wszyscy narzekają zawsze na oponę. Opona. Tata już jeździł? Tytuł odcinka: tata zabrał Mikrosa. Jeszcze nie. Tylko ty? Nie, bardzo przepraszam, jeszcze ja jeździłem. Aha. Miałem to Michał też jeździł. Michał jest? Jest. Też tam? Z samochodem. A my mu leżaczek przywieźliśmy. No fajna, Jakub, fajna. Stopki nie ma i to. Jak tam sprzęgło, to trzeba trochę gazu, bo gaśnie przy niskiej obrocie. Aha. Zobaczę cię w akcji. Co, Michał, rozebrałeś? Nie, przetrwałem i zobaczymy, nie? O. Jak nie, to trzeba będzie jeszcze świecę wyciągnąć i zobaczyć, może nagrać. Starczył ci ten mój scyzoryk? Tak. A widzisz? Siema. Gorąco. Gorąco. I co? Chodzi? Bet you never know. Bet you never know. Now nah,
Bardzo dobry sprzęt. Mocny. Bardzo mocny, grzywny. I Michał poje. Pochwalił. Ogień trzeba było dać. A ja tam byłem. Gdzie ja nie widziałem? Czym? Chyba hulajnogą. Teraz ci nie oddam. Się spodoba. No. A zadycha może kupować, nie? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz to podjadę. Dobra. Za mało gazu, majster, przed górką. Drugi lepszy. Marować. Nie, drugi też nie był dobry. Nie da się wchodzić. Jest dużo lepszy. Nie wchodzi, nie? Co musi zrobić teraz? Świecę, tak? Ja. Będzie chodzić. Dobrze, że byłeś, patrz. Też mu mówiłem. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.